byli objęci kwarantanną, a wychodzili z domów. Od początku kwietnia funkcjonariusze nie zastali w miejscu wskazanym do odbywania kwarantanny 67 osób. Kolejne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. W tej chwili mamy zabezpieczone środki na 150 takich mikropożyczek. Wielkanoc w czasie epidemii. Wielka sobota, do południa będziemy święcili, a jakże. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Kolejny dzień w naszym regionie przynosi wzrost zachorowalności i śmiertelności na COVID-19. W mieście potwierdzono 2 nowe przypadki zakażeń i aż 5 w powiecie jeleniogórskim. Na tym nie koniec złych informacji. W szpitalu w Bolesławcu zmarła podopieczna zakładu opiekuńczo-leczniczego Caritas diecezji legnickiej w Jeleniej Górze. W związku z tym wyłączone zostało jedno piętro hospicjum, a od 50 osób zostaną pobrane wymazy. Apel dotyczy kondycji finansowej samorządów w tej trudnej sytuacji walki z epidemią. Panie Marszałku. Dzień dobry Państwu. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, w krótkim briefingu prasowym transmitowanym na żywo w internecie poinformował o wystosowaniu przez niego i lidera bezpartyjnych samorządowców, prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego, apelu do premiera Mateusza Morawieckiego. W liście zwrócili oni uwagę szefa rządu na negatywny wpływ tarczy antykryzysowej na budżet nie tylko lokalnych samorządów, ale również województwa. Ograniczone zostaną wpływy z podatku od osób fizycznych, ale również tak zwany CIT, podatek od osób prawnych, które płacą przedsiębiorstwa. Absolutnie jesteśmy za tym, żeby te ulgi dla przedsiębiorców wprowadzić. Sami też jako samorząd województwa przygotowujemy pakiet pomocy dla biznesu. Będzie to kwota około 880 milionów złotych. Nie będziemy mogli realizować tych zadań, jeżeli nie zostanie rozluźniony ten gorset dotyczący możliwości zadłużania się. Myśląc o przyszłości, jaka nastąpi po epidemii koronawirusa, chcąc pobudzić lokalne gospodarki, samorządy będą musiały przeprowadzać inwestycje, a do tego potrzebne będą pieniądze. Inwestycje po to, żeby zmniejszyć bezrobocie, żeby rozruszała się gospodarka, żeby biznes mógł realizować swoje zadania. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, to gdybyśmy zsumowali ilość inwestycji, które prowadzą samorządy, to kwoty wydatkowane przez samorządy na inwestycje są ogromne. Inwestycje to zatrudnienie, ale również i produkcja różnego rodzaju produktów, półproduktów, materiałów do przeprowadzenia tej operacji, tej inwestycji. Stąd apel bezpartyjnych samorządowców do premiera. Prosimy bardzo pana premiera o to, żeby samorząd znalazł swoje miejsce również w tarczy antykryzysowej. Samorząd jest najbardziej udaną reformą systemową, jaka w Polsce nastąpiła. Działania samorządu dotyczą każdego z Państwa, każdego z nas. Na koniec marszałek podziękował wszystkim samorządowcom za troskę o stan swoich małych ojczyzn i zapewnił, że dalej prowadzone będą wspólne działania prezydentów, wójtów i burmistrzów z władzami województwa w celu zniwelowania kryzysu gospodarczego. Coraz więcej mieszkańców naszego regionu objętych jest kwarantanną domową. Niestety, jak się okazuje, nie wszystkie osoby stosują się do jej zaleceń. Obecnie na Dolnym Śląsku prawie 4,5 tysiąca osób objętych jest kwarantanną lub izolacją. W naszym regionie takich mieszkańców jest 143. W tym czasie każdy z nich powinien maksymalnie ograniczać kontakt z innymi i siedzieć w domu. Niestety, w naszym regionie nie wszyscy stosują się do tych zaleceń. Codziennie również funkcjonariusze otrzymują informacje od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek kwarantanny, a tym samym łamią prawo.
Każdy taki sygnał funkcjonariusze sprawdzają. W większości przypadków osoby poddane domowej izolacji stosują się do zaleceń służb, jednakże funkcjonariusze ujawnili również przypadki lekkomyślnego zachowania różnych osób, które nie stosowały się do obowiązku kwarantanny, a tym samym złamały prawo. Od początku kwietnia funkcjonariusze nie zastali w miejscu wskazanym do odbywania kwarantanny 67 osób. Za każdą taką sytuacją jest powód. Niestety błahy w kontekście możliwości zakażenia innych koronawirusem. Osoby jako powód niestosowania się do kwarantanny w większości przypadków podały konieczność wyjścia po zakupy czy spacer z psem. Takie osoby muszą liczyć się z dotkliwymi karami. Wobec wszystkich tych osób zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje prawne. O każdym takim przypadku policjanci informują służby sanitarne, a policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające z artykułu 116 kodeksu wykroczeń. Osoby te za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara grzywny do 5000 zł oraz kara administracyjna do 30 tysięcy. Policja apeluje do wszystkich objętych kwarantanną lub izolacją o przestrzeganie ograniczeń. W przeciwnym wypadku każda osoba niestosująca się do nich będzie surowo karana. Jak podaje portal 24jgora.pl, wczoraj w okolicy Podgórzyna doszło do pożaru lasu. W akcji wzięło udział 6 zastępów Straży Pożarnej z Jeleniej Góry, Miłkowa, Podgórzyna, Sosnówki oraz Ścięgien. Nie wiadomo, co było jego przyczyną. Ogień strawił około hektara lasu. Obostrzenia związane z walką z koronawirusem bardzo mocno odbijają się na przedsiębiorcach. Dlatego dzisiaj powiemy o kolejnych możliwościach pomocowych, z jakich mogą skorzystać lokalne firmy. Wszyscy pracodawcy zatrudniający poniżej 9 osób mają prawo ubiegać się w Urzędzie Pracy o dofinansowanie w postaci mikropożyczki. Jest to 5000 zł na jedną firmę. W tej chwili mamy zabezpieczone środki na 150 takich mikropożyczek. Do dnia wczorajszego do godziny 15:30 było 140 wniosków. Dzisiaj wystosowaliśmy kolejny wniosek o środki z rezerwy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na podobną kwotę 770 tysięcy, żeby zabezpieczyć kolejnych ewentualnych wnioskodawców. Władze Jeleniogórskiego Urzędu Pracy zapowiedziały rozpatrywanie wniosków w możliwie jak najkrótszym czasie. Żeby się ubiegać, trzeba pobrać wniosek ze strony, ewentualnie go wydrukować albo przekazać nam za pomocą platformy praca.gov.pl czy z podpisem zaufanym poprzez ePUAP. I w ciągu, my staramy się niezwłocznie rozpatrywać wnioski. Po podpisaniu umowy i pracodawca zostanie poinformowany, że umowa jest podpisana, zostanie mu odesłana w ten sposób, czyli elektronicznie, bądź za pomocą maila i za 2 dni będziemy realizować wypłaty od podpisania umowy. Urząd Pracy będzie przyznawał także refundację wynagrodzeń dla mikroprzedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów. Jeśli ten spadek jest na poziomie 30%, uzyska on do 50% dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Jeśli spadek jest około 50%, uzyska 70%. Jeśli 80%, uzyska do 90% wynagrodzeń. Realizowane to będzie przez 3 kolejne miesiące. Jeszcze dofinansowanie dla takich jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie musi wykazać spadek obrotów i w tym momencie otrzyma refundację części kosztów prowadzenia działalności. Jeśli przedsiębiorca skorzystał już z odroczenia płatności w ZUS-ie, wówczas nie może ubiegać się o wsparcie z Urzędu Pracy w postaci refundacji wynagrodzeń. Święta Wielkiej Nocy przed nami. Pewnie zastanawiały się Państwo, jak w tym roku przez epidemię koronawirusa będą przebiegać ceremonie liturgiczne. Postanowiliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości, przynajmniej w kontekście jednej z parafii. Przez panującą epidemię koronawirusa rząd był zmuszony wprowadzić szereg ograniczeń swobód obywatelskich. Te nie ominęły także obrzędów kościelnych. Jednorazowo w świątyniach przebywać może do 5 osób, oprócz odprawiających msze kapłanów. Dopiero po 12 kwietnia ta liczba zwiększy się do 50 osób. Mimo to, co może zaskakiwać, w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego najbliższe święta mają przebiec dosyć normalnie. Wielki Czwartek rozpoczynamy o godzinie 18:00 liturgię. Tym razem będzie bez umycia stóp
i ucałowania, co robiłem przez 30 lat tutaj tym parafianom. Ale cała uroczystość przebiegnie tak, jak ma być. Również w piątek o godzinie 18 to Wielki Piątek. Rezygnujemy ze spowiedzi świętej pokutnej i odkładamy ją na okres poświąteczny. Ci, co mają lekkie grzechy, wystarczy, że przeproszą Pana Boga w głębi serca i przy następnej spowiedzi je wyznają. No i Wielka Sobota. Do południa będziemy święcili, a jakże? Jeszcze nie wiadomo do końca, w jakiej formie. Rozpatrywanych jest kilka koncepcji. Święcenie pokarmów może odbyć się albo w bramie, albo na balkonie kościoła. Będziemy zabezpieczeni z pewnością i służbą medyczną, i służbą energetyczną, i strażą pożarną, więc jeśli się na to zdecydujemy, to będzie coś wyjątkowego w historii Jeleniej Góry. Myślę, że i w historii, kto wie, nie Polski może. Trzeba próbować. Msze w niedzielę i w poniedziałek także się odbędą. Możliwość jest. Pytanie, czy w czasach szerzącej się choroby koronawirusa wierni zaryzykują i z niej skorzystają. Gdybyśmy z różnych powodów nie mieli szansy się zobaczyć i złożyć choćby sobie z daleka życzeń, to życzę Państwu świąt zdrowych, jak co roku, ale zdrowych szczególnie. Szczególnie i pięknych marzeń o przyszłości, bo ona wszystko nas spotka, czy tak, czy inaczej. Polskie władze jak na razie apelują do społeczeństwa o pozostanie w tym czasie w domu. Niewykluczone, że na dniach rząd pójdzie o krok dalej i wprowadzi na czas świąt całkowity zakaz przemieszczania się oraz nakaz maksymalnej izolacji. Instruktorzy chówca karkonoskiego ZHP prowadzą akcję w służbie seniorom. Dołączyli się do niej także miejscy urzędnicy. Jeśli osoby starsze mają problem z wychodzeniem z domu, zakupami czy wyprowadzeniem psa, to mogą zwrócić się do nich o pomoc. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 602 439 924 od poniedziałku do soboty w godzinach od 12 do 18. Wsparcie w tych trudnych czasach dla seniorów jest na wyciągnięcie telefonu. Dziękuję za uwagę, to była ostatnia informacja w tym serwisie. Do zobaczenia.